Dobra. Tym razem Ultrawach, czyli automatyczna kaczka firmy Behringer. Musi być jakaś śmieszna nazwa, prawda? Ultra, hiper, mega, full, coś tam, nie wiem, jakieś czy oni tam mają nazwy, ale przynajmniej jest całkiem fajna. Posłuchajcie sobie. Czysty kanał. Wali tak w tyłek, ale teraz kaczucha. Zacznę od gałki raid, czyli częstotliwość. Chodzi tutaj o powtarzanie się tego kwakania. Im mniejsza częstotliwość, im mniejsze niżej, bliżej minimum, tym wtedy rzadziej się nam powtarza to kwakanie. Na przykład sobie zwiększę tu. Jak wiatr w lesie, nie? Taki. Skrajne ustawienie brzmi tak. Teraz kolejna gałka, którą musiałem ustawić mniej więcej na jakieś pozycje powyżej minimum. Ponieważ jeśli mam na minimum, słyszycie, tak jakby dźwięk jest schowany. On jest na jakby, nawet jeśli tutaj częstotliwość dam na maksa, to się z tym nic nie dzieje, ponieważ jest jakby głębokość jest na minimum. Jest taki po prostu maksymalnie, można powiedzieć, takie zagłębienie się tego efektu. Teraz następne, to nie manual, tylko sens, czyli to jest, można powiedzieć, czułość, tutaj tak to by oznaczało. Aczkolwiek tutaj chodzi o wrażliwość tej naszej kaczki na grę. Tutaj jak słyszycie, teraz kaczka sobie samo sobie kwacze, nie? Jak sobie zacznę tym robić, nie słychać kwakania, jak uderzy. Ale tu w zależności teraz od moich uderzeń w struny. W momencie ataku, mam nadzieję, że to słyszycie, zaczyna kwakać. To się wiąże po prostu z tym, z już naszą dynamiką, z naszym uderzeniem, czyli jakby zależne jest od naszego kostkowania. No, im większa czułość, tym... Najfajniejsze ustawienie jest według mnie. Słyszycie to kwakanie. Tu teraz czułość zmniejszam. Manual.
To jest taka gałka, która wskazuje nam, w jakim momencie wachnięcia, jeśli sobie wyobrażymy, że wachnięcia to są takie falowania, to tutaj można zrobić, że tym manualem ustawiamy, od którego momentu ma falować, czyli na przykład odtąd, to wtedy faluje dotąd. Jeśli cały zakres, to wtedy przez cały. Zobaczcie sobie, jak to brzmi. Teraz to tak, jakbym naciskał tradycyjną kaczkę od minimalnego do maksymalnego położenia nogą. Tutaj, jeśli bym na przykład zatrzymał się gdzieś w połowie i dociskał do końca. Od końca do połowy. A tu, jeśli bym gdzieś po prostu miał zakres, no tak powiedzmy 70%, a 100% już dociśnięcia. Wiadomo, teraz ta czułość, w sumie fajnie mieć ją na minimum. Z przesterkiem coś popróbujemy. Mam nadzieję, że to było pomocne, chociaż troszkę. Pa.